Wiesz, że to może być ostatni moment na zrobienie kariery? Całe życie marzyłam o kierowniczym stanowisku. Ja po prostu się do tego nadaję. Jestem urodzony kierownik. No jak ci idzie? W ogóle mi nie idzie. Nawet mam problemy z pilotem, żeby włączyć telewizor. Rodzina zastępcza w niedzielę o 17:45. Miłością da się załatać. Jeff Goldblum, Cyndi Lauper, Julian Sands i Peter Falk w absolutnie nieprzewidywalnej komedii fantasy. Para niegroźnych wariatów na tropie zaginionej świątyni i źródła wielkiej mocy. Opowieść pełna przygód. Wibracje. W środę 29 listopada o 20:30. Odbiór tylko z nadajników naziemnych lub dekoderów Polsatu. Witam Państwa, tu Kuba Szyliński ze specjalnego studia w sprawie dekodera Polsatu. Pytacie Państwo o nowe możliwości dekodera. Interesuje Was jego obsługa. W tym krótkim programie postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania. Oto najważniejsza z nowości. Dekoder Polsatu nie służy już tylko do oglądania setek kanałów telewizyjnych, w tym najważniejszych polskojęzycznych. Dzięki dekoderowi Polsatu można wejść w świat usług, który do tej pory wymagał osobistych zabiegów, częstych telefonów i wizyt w biurach. Dzięki dekoderowi Polsatu, nie ruszając się sprzed ekranu Twojego telewizora, otrzymasz możliwość zamówienia wizyty u lekarza, kupienia samochodu, wynajęcia domu, zdobycia pracy, zamówienia wakacji w dowolnym miejscu świata, sprawdzenia wyników lotka lub otrzymania bieżącej prognozy pogody. Pytacie Państwo, czy obsługa dekodera jest skomplikowana? Otóż absolutnie nie. Do wybierania wszystkich dostępnych na dekoderze funkcji służy zwykły pilot telewizyjny, który otrzymujecie Państwo z dekoderem. Jest to pilot, który niemal się nie różni od tych, który doskonale znacie. Wystarczy odpowiednimi przyciskami wejść w główne menu, wybrać odpowiednią funkcję. Wejść w daną usługę, zobaczyć ofertę i dokonać wyboru. Jak widać, jest to wyjątkowo proste. Wiele nowych możliwości dekodera Polsatu poznacie Państwo już na przełomie roku. Wystarczy zadzwonić na infolinię i zamówić dekoder. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. No jeszcze nie, ale może wkrótce. Prawie wygrałem, ale to nie mój dzień. Jutro to mogę być ja! Jeszcze tylko trochę i na pewno się uda! Każdego dnia gdzieś w Polsce można usłyszeć śmiech nowego milionera Lotto.